Dziękuję. Druk numer 11. Projekt Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowo-handlowymi, biurowymi z garażem podziemnym przy ulicy Głupiej 20. Przebudowy i nadbudowy na cele mieszkalne budynku frontowego oraz budowy nowej oficyny budynku na działce nr 159 w Obrębi jak wyżej przy ulicy Głupiej 18 w Krakowie. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie wniosek w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowo-handlowymi i biurowymi z garażem podziemnym około 10 stanowisk, stacją transformatorową wnętrzową z dwoma liniami kablowymi średniego napięcia na działce nr 158 obręb 119 w Śródmieście przy ulicy Długiej 20 wraz ze zjazdem z ulicy Długiej działka nr 173 łamane przez jeden obręb jak wyżej. Przebudowa i nadbudowa na cele mieszkalne budynku frontowego oraz budowa nowej oficyny budynku na działce nr 159 obręb jak wyżej przy ulicy Długiej 18 w Krakowie z uwagi na pierwsze. Trwające postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie okna w ścianie budowej budynku przy ulicy Długiej 22. Drugie. Wysokość kalejnicy oficyny nie może przekraczać znacznej wysokości kalejnicy sąsiedniej oficyny budynku przy ulicy Długa 18, działka nr 158, czyli 9 metrów. 3. Wysokość kalejnicy projektowanego budynku frontowego nie może przekraczać wysokości kalejnicy budynku frontowego przy ulicy Długiej 22. 4. Projektowana inwestycja doprowadzi do degradacji istniejącego terenu zielonego. 5. Planowana inwestycja może spowodować naruszenie posadowienia sąsiednich budynków. 2. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Uzasadnienie. Projekt uchwały stanowi realizację zapisów statutu dzielnicy pierwszej Stare Miasto i jest odpowiedzią na pismo Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jakieś pytania nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za projektem? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Nie ma. Jeśli ktoś się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Przystępujemy. 17.